Moim gościem jest pan Dariusz Szałkowski, koordynator kontroli, której celem było sprawdzenie, jak w Polsce funkcjonuje system ochrony prawnej konsumentów, szczególnie tych, którzy robią zakupy za pośrednictwem internetu. Panie Dariuszu, teraz dzisiaj, kiedy klikam na tę ikonkę z koszykiem, dokonuję zakupu, jakie organy w Polsce chronią mnie jako konsumenta? Tutaj należy rozpatrywać sprawę w dwóch płaszczyznach. Pierwsza możliwość to jest ochrona pana bezpośrednio jako konsumenta, który powiedzmy sobie kupił jakiś towar i na przykład nastąpiła niezgodność tego towaru z umową. Boisz się, bo stracisz pieniądze? Oszukają cię? Ktoś zniszczy wymarzony prezent? W takim wypadku, jeżeli sprzedawca, który sprzedał panu ten towar, nie chce uznać pana roszczeń co do niezgodności tego towaru z umową, może pan się zwrócić do rzeczników konsumentów, którzy działają w ramach samorządu terytorialnego, przy starostwach powiatowych lub w urzędach miast na prawach powiatów, lub do jednej z dwóch głównych organizacji konsumenckich, to jest Federacji Konsumentów, która działa na terenie całego kraju, lub Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, które swoim zakresem działania obejmuje okolice Warszawy, aglomeracji warszawskiej. Porady świadczone przez te instytucje są poradami bezpłatnymi. Konsumenci w naszej ocenie mają zapewniony dostęp bezpłatny do tych porad. W szczególności dostęp ten ułatwiony jest dzięki możliwości składania skarg czy swoich spraw, z jakimi stykają się konsumenci, za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy chociażby uzyskania porad prawnych poprzez linie telefoniczne. A jeżeli zdecyduję się złożyć taką skargę, to czy na jej rozpatrzenie będę czekał jakiś rozsądny czas? No to oczywiście w takim wypadku zależy od obciążenia pracą tych rzeczników konsumentów. Zwróciliśmy uwagę, że w niektórych ośrodkach, w których przeprowadzona była kontrola, niestety czas oczekiwania na rozpatrzenie skarg, spraw konsumenckich jest dosyć długi, tak jak przykładowo w Warszawie wynosi on od 50 do praktycznie nieraz do 100 dni, aczkolwiek związane jest to z olbrzymią liczbą spraw, jaką rozpatruje Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie, no i niestety z nieliczną obsadą kadrową komórek wspomagających pracę rzeczników konsumentów. Na jakie jeszcze problemy Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę? W wyniku kontroli stwierdziliśmy, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie wykorzystuje wszystkich dostępnych środków służących zbieraniu informacji o problemach, z jakimi stykają się konsumenci. Czyli nie wykorzystują szansy na to, żeby zebrać informacje, przeanalizować te informacje, w związku z czym mogą nie być gotowi, żeby zareagować na czas. Dokładnie. W naszej ocenie wprowadzenie jednolitego systemu sprawozdawczości przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomogłoby urzędowi w analizowaniu pojawiających się nowych problemów. Jednym z takich rozwiązań, które Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów planował w ramach realizowanej przez siebie polityki konsumenckiej, było m.in. stworzenie bazy skarg konsumenckich, która miała być zasilana danymi wprowadzanymi przez ponad 500 podmiotów. Ponieważ baza ta powstawała w roku 2006, systemy informatyczne funkcjonujące w terenie nie były jeszcze na tyle rozwinięte, wielu użytkowników nie miało bezpośredniego dostępu do internetu, dlatego też w naszej ocenie projekt ten nie był do końca rzetelnie przygotowany. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, aby poprawić stan realizacji tego projektu, przygotował nową wersję bazy danych, bazy skarg konsumenckich, taką uproszczoną jakby wersję tej bazy. Natomiast i ten projekt nie do końca sprawdził swoje założenia, ponieważ, jak stwierdziliśmy w wyniku kontroli, niecały 1% użytkowników w 2012 roku dokonał tylko przynajmniej jednego zapisu w tej bazie. Z jakimi wnioskami wystąpiła po tej kontroli Najwyższa Izba? Ciekawym projektem jest projekt certyfikacji sklepów internetowych prowadzony przez Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, podległy Ministerstwu Gospodarki. W ramach tego projektu,
który obowiązuje, praktycznie rozpowszechniany jest w całej Unii Europejskiej w ramach tak zwanego programu Eurolabel. Zgłaszające się do programu sklepy internetowe uzyskują certyfikat bezpieczne zakupy. No właśnie, to jest bardzo dobry pomysł, dlatego że tych sklepów często ja jako konsument mam na liście setki. Chciałbym wiedzieć, któremu mogę zaufać. Tak, i przykładowo spojrzy Pan powiedzmy sobie na sklep, który posiada właśnie na swojej głównej stronie certyfikat bezpieczne zakupy. Co to oznacza dla konsumenta? Oznacza to, że sklep ten przeszedł audyt, profesjonalny audyt pod względem dostosowania regulaminu tego sklepu do obowiązujących przepisów, pod względem zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, jakie posiada ten sklep. Także konsument w tym momencie może podjąć bardziej świadomy wybór i dokonać bezpiecznego wyboru, będąc pewny, że sklep ten zapewni mu odpowiedni poziom usług. No to super, chciałem, żeby tak to funkcjonowało w Polsce. Jak to funkcjonuje w naszym kraju? W naszym kraju niestety ten program nie jest w naszej ocenie dostatecznie promowany właśnie na przykład przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szkoda, czy coś można zrobić, żeby aktywniej zaczęli ten program wdrażać w życie? Jakie są wnioski, zalecenia Najwyższej Izby Kontroli? No niestety, tutaj Najwyższa Izba Kontroli nie mogła wydać zaleceń w tym zakresie, tak, ponieważ no, nie jest to nieprawidłowość w rozumieniu przepisów prawa. Jedynie zawarliśmy uwagę, iż w naszej ocenie celowym działaniem jest promowanie tego typu narzędzi. A jako zwykli konsumenci, klienci sklepów internetowych, możemy urząd po prostu poprosić o to, żeby to narzędzie wykorzystywał i promował. Oczywiście, że tak. W internecie kupuj bezpiecznie i wygodnie. Sprawdzaj sklepy przed zakupem. Czytaj ich regulamin. Wybieraj bezpieczne sklepy. Korzystaj ze swoich praw. Ty też możesz.